Cześć Wam, to ja, Tymry. Witajcie w kolejnym odcinku z serii Okiem Kolekcjonera. Dziś recenzja klaczy Knapstra z kolekty, która jest z roku, uwaga, 2015. Więc aż taka mega stara to nie jest. Tak, zaczynamy standardowo od spojrzenia okiem kogoś, kto się konikami bawi. Otóż tak, najważniejsza kwestia, czy można włożyć siodło i ogłowie. O głowie można, a siodło, no już nie za bardzo. No znaczy można, ale nie będzie to wyglądało naprawdę dobrze. Będzie odstawało, gdyż grzywa nachodzi na kłąb i troszeczkę tutaj na plecki. Siodło zakłada się do tego momentu, więc naprawdę nie wygląda to fajnie. A w dodatku koń ma strasznie chudą klatkę piersiową, w ogóle jest chudy. Ale no zobaczcie, akurat przy tym modelu jest to po prostu przegięcie. Tak to okropnie wyglądam, jakby była ściśnięta takim nie wiadomo jakimś gorsetem. Także no, patata jaśnią, można na spokojnie. Konik jest wykonany z dość twardego tworzywa, to znaczy można nogi wyginać, ale nie jest tak, że one samoistnie się wyginają, jak na przykład w przypadku ogiera TWH z kolekty. On jest w ogóle miękki i po czasie same te nogi się wyginają i zaczyna się przewracać. W jej przypadku tak nie jest. Wiadomo, wadliwa sztuka może się trafić, ale rzadko. Ona jest raczej stabilnym modelem, nie będzie się przewracać, nawet gdy szturchniemy. No może jak mocniej szturchniemy, to się przewróci, ale tak jak ją postawimy, to nie ma obaw, że się wywali. Fajnie nadaje się do zdjęć, jeśli ktoś chce już założyć ten rząd, w sumie czemu nie. I na przykład jako skoczek przez przeszkodę. Dużo osób właśnie robiło jej zdjęcia na przeszkodzie, jak skacze przez te przeszkody, fajnie to wygląda. Maść jest, no wiadomo, kropkowana. Centkowana, w sumie powinnam mówić. I przykuwa oko, jak najbardziej. Jest dość ładnym koniem, brzydka to nie jest. Więc jeśli ktoś chce mieć takiego konika w stajni, no to czemu nie? A patrząc okiem kogoś, kto modele kolekcjonuje, no to myślę, że fajna opcja, bo malowanie ma naprawdę całkiem spoko. Także jak najbardziej można sobie kupić. Wiadomo, jak żaden z kolekty nie jest dużo warta, bo około 20 zł. Ale jako custom fajnie wygląda, naprawdę można fajnego customa z niej zrobić. No ale tak jak mówiłam, raczej na rzędy to się nie nadaje, jeśli ktoś kolekcjonuje i ubiera konie, to raczej nie. Właśnie przez tą grzywę. Ale jako, jeśli chodzi o dodatek do kolekcji, to i jako w takim malowaniu oficjalnym, i jako custom, naprawdę fajnie, myślę, że się spisze. Konik ma zrobione tutaj bardzo dużo szczegółów, których nie widać przez maść. Ma zrobione normalnie zmarszczki. Tutaj na przykład, tu ma zmarszczki przy pysku, co jest, uwaga, bardzo rzadko spotykane u modeli. Tu ma zmarszczki, tutaj w pachwinach ma zmarszczki, ma fakturę sierści także. No ale tak jak mówiłam, nie widać tego przez maść. Teraz Wam ją pokażę dookoła. Tak jak wygląda. Jak widać, stoi stabilnie, prosto, nie przechyla się. I wiem też, że nie każdemu podoba się ten model. Rozumiem to. Jest dość specyficzny. Ale oprócz tych wad i mankamentów, które wymieniłam, no to raczej nie mam się do czego przyczepić. Przepraszam, to jakiś meleks tutaj pipa. No i akurat ja będę ją robiła na konika dębującego. Uwaga, jeszcze nie wiem jakiej maści, ale będzie dębująca. Więc będzie bardzo ciekawym koniem. Jeśli chodzi o to, to powiedziałam chyba wszystko, tak mi się wydaje. Nic nie pominęłam. No i myślę, że na tym możemy zakończyć. I akurat jeszcze mam do nagrania dzisiaj dwa takie odcinki, bo to jest trzeci. Ja sobie już, wiecie, robię zapas, że tak powiem, bo później bym zapomniała o czymś i bym tego konia pomalowała i bym było przykro, że nie zrobiłam Wam recenzji, tak jak to było z klaszą pewnej krwi angielskiej ze szlachtą starą, wycofaną. Tak. Także dzięki za uwagę, lajkujcie, komentujcie, subskrybujcie i do zobaczenia w następnym odcinku z tej serii. Cześć!